Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w This is the Police. Zobaczmy, czy coś fabularnego zdarzy się na początku dnia. Na oko to 28 i tak 8, 20, okej, okay, dobrze. Prawie z buta powiedziałem, dobrze. Dzień 20 gry, a dzień 12 grudnia do końca samej gry zostało nam dni 19. Zobaczmy w takim razie, dokąd pójdzie fabuła i czy będzie coś fabularnego? Nie tym razem. Ja brat nie przychodzi do roboty. Szkoda. Dobra, tego postaramy się wyleczyć. Tą też, na starcie. Okej, okay, mało ci pracy. To moja była ma tam dzisiaj dyżur. Chcesz, żebym zobaczyła, jak ciężko pracuje? Może ty zaczniesz o nie myśleć. Błędne to myślenie Kurosawa, ale dobra, idź. Zmówiłem do księgi skutecznie, że odkładam jego 6 lat. Dzisiaj mają mi go poczekać. Dobra, idź. Nawet zasłużyłeś za ostatnią akcję. Gołotor. Wczoraj znajomi przekonali mnie do połknięcia szyszki dla zakładu. Teraz czuję motylki w brzuchu, ale nie takie jak przy zakochaniu, tylko jak po połknięciu szyszki. Kanajan twierdzi, że w końcu wszystko się strawi, jednak chyba będzie lepiej zostać w domu. Postaram się unikać gwałtownych ruchów, by sobie czegoś nie przebić. Może tak być? No, lepiej niech zostanie. Panie nasz, w sklepie jest dzisiaj wielka wyprzedaż. Czy mogę wyjść z pracy teraz, zanim wszystko zostanie wykupione? Czego dotyczy wyprzedaż? Pędraków, a czegoż by innego? Pędraki to w sensie te takie robale na połów ryb? Dobra, idź. Demers, moja rodzina ma pecha do problemów żołądkowych. Mają się mnie częściej niż raz do roku. I dzisiaj właśnie wpada ten dzień. Mam lekarstwo, lepiej żebym nie przychodził z łóżka przez 12 godzin, niż na komplikacje. Dobra, idź. Okej, okay. Większość ludzi jest na miejscu i to mi się podoba. Dobra. A, mogę w sumie walnąć, co mi się już nie podoba. Dajmy im chili z wołowiną dzisiaj. Hamburger nie, zapiekanka nie. Lobster, tak sobie hot doga możemy im skołować. Ciasto z wiśniami i kubek kawy. Pięknie. Dalej. Okej. Okay. I mamy tutaj tego jednego. I to jedno zaczęte. Czyli tak, tutaj. Wyślemy może. Może właśnie. Czy mam kogoś z. O, Bradiego możemy tu wysłać, żeby szukał na. Dwójkę mamy całą, na jedynkę. I to jest tyle. Bo zastanawiam, że to będzie właśnie ten z jedynki. I Frazier ma jeszcze, ten niech szuka na dwójkę. Guzman jest inteligentny, Atkins trzeba wyleczyć. Rozbeczka ma też trzy inteligencji, to niech szuka na sąsiada. No i dobra. Czekamy w takim razie. I teraz tak. Jutro muszę zapłacić Frajowi. No oczywiście kasy, dzięki temu, że rozwaliłem gang, mam w brud. Nie muszę się tym w ogóle przejmować. Od razu zakupujemy. A tu jeszcze coś wpadło. Teraz zakupujemy i wysyłamy Stockmana i Atkins. I mam nadzieję, że oboje się z tego wyleczą. Dobra, teraz tak, dalej. Tu bierzemy to jedno. I to jedno. I tak, tutaj wyślemy Leite, Bercha i Marszala. I z tym jednym jeszcze poczekamy. W lesie bije się dwóch dziwnie ubranych mężczyzn. Okej, okay, to trochę mi pachnie jak fałszywy alarm, więc to bym olał. Chyba, że będę miał tyle ludzi, by to sprawdzić, więc najpierw zobaczmy resztę. Salon piękności. Starszy pan zgłosił, że jego żona zaginęła podczas wizyty fryzjera. Przysięga, w jednej chwili siedziała na krześle, a następnie już jej nie było. Te nożyce ręki być musiały zrobić coś strasznego. To jest na bank fałszywy alarm. Obwodnica. Świadek zgłosił, że ciężarówka pełna uzbrojonych mężczyzn zaatakowała 18-kołowy wóz. No to tym się trzeba zająć. Dobra, niech jedzie. Fletcher, Borotka, Guzman, Muradian i Belmont. No, Perseja możemy im wysłać tak po prostu. Penkin ma dzisiaj wolne. Dobra, to jest na pewno fałszywy alarm. To jest ten kurde. Okej, okay, świetnie, Atki znajdzie do kielicha. Na Stockman jest nałogowym alkoholikiem! No co za gość! Już dwa razy go na takie coś wysłałem! On dalej że tu stoi! Dobra, wyślijmy tą najniższą obstawę z możliwych, bo
ich brak mnie aż tak nie zaboli. Zobaczmy. Dokładnie. To był fałszywy alarm. Eddie McGreen cierpi na demencję i nie pamięta, że jego żona zmarła 5 lat temu. Czas chodzi po mieście i szuka, jego wnuczka zabrała go do domu. Okej, okay, a co jest tutaj? Cmentarz postępuje. Moja rodzina jest w żałobie w związku ze śmiercią dziadka. Całe swoje życie poświęcił służbie wojskowej, gdy w końcu przeszedł na emeryturę, był najwyższym rangą oficerem w całym okręgu. To bohater, który zasługuje na odpowiedni pogrzeb w asyście gwardii honorowej. Baza wojskowa Sharpwood została jednak zamknięta kilka lat temu, w związku z czym nie ma w okolicy nikogo, kto mógłby zorganizować stosowną uroczystość. Stąd moja prośba. Czy mógłby pan posłać 3 funkcjonariuszy, którzy spełniliby tę zaszczytną funkcję i godnie pożegnali mojego dziadka? Tylko niech się pan upewni, że będą umieli strzelić w powietrze, nie zabijając przy tym nikogo w pobliżu. Niejedno już słyszałem ognia, że w Sharpwood moja rodzina zajmuje się szewstwem, dlatego w podzięce zrobilibyśmy dla pana wyjątkowe buty. Okej, okay, czyli kogoś, kto zajmie się strzelał, to Aronowicza. Hodgesa i Edge'a możemy wysłać, bo ci dwaj mają wszystko na full. Fajnie się też sprawdzą. Czekamy jeszcze, żeby tutaj ktoś wrócił, to poślemy też tutaj 2 osoby. To się okej, okay, napad z bronią. 18-kołowy tir stoi na poboczu, jego oszołomiony kierowca leży na ziemi, wydając ciche jęki, a uzbrojony mężczyzna wraz ze swoim wspólnikiem wnosi do środka mniejszej ciężarówki kartonowe pudła. Zdążyli załadować ich już całkiem sporo. Pomoc, włącz syrenę, staramy ciężarówkę. Włącz syrenę. Fletcher. Odpowiedzieć przez pudło, otwierają ogień syreny policji. Schowaj zaradzający, zastrzel bandytów. Rzuć granat ogłuszający. Kto ma? Percy. Rzucaj. 553 complete. No i pyk, udało się. Pudła są wypełnione wielkimi telewizorami. No, to jest naprawdę dobra rzecz. 2, no, ładnie. 2 takie, to super. Weźmy sobie, mu dajmy punkcik w strzelanie. Tutaj właśnie taka propos, jak już mam kasę, to mogę ją wydawać. To czemu by nie wydać na właśnie jakieś szkolenia? Dobra, na przykład na strzelnicę. I, o, dobra, biomasaż. Luka Lehmann. Nasz. Zacząłem się uczyć sztuki biomasażu i mój póki co, jedyny klient to mój dziadek. Jest zachwycony. I mój póki co jedyny klient, mój dziadek, jest zachwycony. Twierdzi, że moje dłonie są pełne uzdrawiających mocy leśnych duchów. Podoba mi się taka praca i chciałem zostać w niej mistrzem, a to wymaga ćwiczeń. I tak sobie pomyślałem, że nie ma lepszych kolegów doświadczonych od policjantów. Po całym dniu za biurkiem na pewno sztywniłem wam karki. Przez okres nauki nie będę brać od was pieniędzy. Zdecyduję mi tylko niewielki kącik na posterunku, a wszystko finansuję za darmo. Okej, okay, dobra, zobaczmy, co z tego będzie. Obym się tylko nie ten. Będziemy się tego nigdy nie przejechał, ale zobaczmy tu. Panie nasz, dotąd nie słyszeliśmy o tym człowieku, ale sądząc po opowieściach jego krewnych, musiał być prawdziwym bohaterem. Zrobiliśmy wszystko najlepiej, jak potrafiliśmy. Jeszcze nigdy nie czuliśmy się tak ważnymi i szanowanymi osobami, jak w dniu, gdy oddaliśmy hołd zmarłemu emerytowanemu weteranowi. Cudem powstrzymaliśmy łzy. No i ładnie. Spójrzmy budki. Razy 2, razy 3 i 600. Właśnie, a propos. Butów. Pokaż mi to, jak to wygląda z butami u niej. Ropa jest droga, ale nie ropa mnie interesuje. A patrzcie, nie ma butów teraz do kupienia. No i za ile mogę sprzedać jej buty? 4500! A wszystko właśnie przez tą zamieć. Jezu, jak ja żałuję, że tak, że nie poczekałem z tymi butami. Ale skąd mogę wiedzieć, że to będzie tak drogie? Ja cię sunę, ja ile ty miałem? 13 sztuk chyba, albo więcej. Ja pierdzielę, ja miałem ponad 100 tysięcy, jak nic! O, żyletki są jeszcze sporo droższe. Sprzedajmy je to w takim razie. Mydło, o, względnie droższe, więc też możemy sprzedać. Papier toaletowy też możemy sprzedać. No i jeszcze pieluchy. Zupa zostaje oczywiście dla wtyki. To tyle. Jak to wygląda u niej? Papierosy 350 były wcześniej warte mniej. 11 tysięcy! Tutaj 4 tysiące za wyskacze! Ja pierdziele! Ponad 100 kaflif dzięki jednej akcji. Mwah, dziękuję, gro. Tutaj 725. Okej, nie tak źle, możemy sprzedać. Ja pertole, zajebiste! I to się nazywa, kurde, interes. Dobra. Siłowe. To wyślijmy jeszcze kogoś na prędkość. I jeszcze... Co jeszcze? Inteligencja też. Żeby punkcik wszedł. Jeszcze jeden bym tutaj sobie wziął.
O właśnie, ukrywanie się. Okej, okay, właśnie. Nasz właśnie był całkiem klawo, ale ten napar, który nam podają, to jakieś świństwo. Nie znasz tych ziołek popłuczyn, dlaczego nie mogą zrobić innego piwa jak nowymi ludzie? Okej, okay, ale tylko ten miał taki drobny ten, powiedzmy. Drobny problem, że podali co podali, a nie alkohol. No ale mi to jak najbardziej na rękę. Dobra, tu mamy kogoś jakiegoś bardzo zmęczonego. Aronowicz, muzyka. No i Muradian. Ich bym dwóch tam wysłał. A Hodgesa mogę wysłać razem z Rozekracem tutaj. Niech się zrelaksują. Muradian, Aronowicz i muzyka. Niech się zrelaksują w łaźni. Bójka. Okej, okay, dobra. Tak jak sądziłem, bo to fałszywa alarm. Co jest tutaj? Okej, okay, znowu od naszego ziomeczka. Panie nasz, co by pan powiedział na łatwą forsę? Tak się złożyło, że widziałem jednego z pana policjantów w akcji. Rzucił się w pościg za jakimś dzieciakiem, który ukradł z pożyczaku kilka puszek. Mknął jak błyskawice. Nie miałem pojęcia, że funkcjonariusze strzepu potrafią biegać równie szybko. Kiedy to zobaczyłem, przyszedł mi do głowy genialny pomysł. Regularnie urządzamy nadjeżdżające zawody. Uczestnicy biegają na bosaka po lodzie, podczas gdy sprytni ludzie jak ja zakładają się o wynik. A co gdybyśmy zaczęli wspólnie zarabiać pieniądze? Pan by mi wysłał swojego najzwinniejszego policjanta, a ja postawiłbym na niego konkretną sumę. Część wygranej trafiłaby do pańskiej kieszeni, tylko musi pan wybrać prawdziwą petardę. Obecny mistrz od 2 lat nie przegrał żadnego wyścigu. Okej, czyli rozumiem, że ktoś, kto ma szybkość na 3 punkty. No to kurwa, Belmont, zapertalaj. Zapracuj na lunch, że tak powiem. Dobra, Atkins. No, szybkość ma 1 punkcik, no to dajmy ją tutaj. O, Justin Blade Vicious. Nasz, razem z ziomkami zespołu punk rockowego Wild Insurance zamierzamy szarpnąć za struny i dać nauczkę władzom i cholernym konserwom srającym na zwykłych ludzi. Chcemy, aby nasze stanowisko brzmiało tak głośno, że pojawi się na wiadomościach. Oto nasz plan. Wejdziemy na dach posterunku, rozgrzejemy publiczność, a potem roztrzaskamy wiosła w drzazgi. Wówczas bierze falę rewolucji, na której wypłyniemy z tym rocznej doliny pełnej chińskich zupek. Kruchło nas kasą, rozumiesz, ale mamy całą masę kasat, oddamy ci wszystko co zechcesz. Od punk rocka po puste taśmy, na których będziesz mógł nagrać swoje ulubione ballady miłosne, czego tam słuchają takie stare pyrki jak ty. Okej, okay, puśćmy, może poprawimy morale ludzi. Dobra, skradanie się. Lejte, jak na zawołanie. Tutaj, to bym Moradiana wysłał, ale jak pojechał tam, to niech będzie. Fletcher jest inteligentny, Birch też. Marszalowi możemy dać ten punkcik. No i tutaj jeszcze strzelanie. Borotka, akurat trzeci punkcik. Świetnie. Czy ja mogę tutaj coś jeszcze wykupić? Trening siłowy na przykład. Zobaczmy. Rockman ma full. H też. Birch ma full. Fletcher. Fletcher nie ma, no to Fletcher trenuj. Zaraz ten wiadomość sprawdzimy. Negocjacje. Kogo możemy wysłać na negocjacje? Guzman? No, nie tak źle. Birch ma 1 punkcik. Rockman nie ma nic. Weźmy Bercha. Zawsze byś dodał ten punk. Nasz, czy ty pozwoliłeś wejść na dach tym małpiszonom? Co tyś sobie myślał do ciężkiej cholery? Jako policja musimy zbadać szacunek. A przez ten cyrk wyjdziemy na dół. Percy to są takie migreny, że musiał wziąć proszki i wrócić do domu. Kurde, czyli backfire niestety w tym momencie nastąpił. Czyli pewnie mogło morale ogarnąć, ale niestety w tym przypadku się nie udało. Okej, okay, wykupiłem sobie wszystkie treningi. 517 in progress. Dobra, mam. No niewielu dostępnych, ale ci zaraz wrócą. Już wrócili, świetnie. No Percy niestety jest w domu, szkoda. Okej, okay, stadion. Przechodnie zgłosił, że jeden z uczniów maluje na murze obsceniczne graffiti. Dobra, no to wyślijmy tą ekipę. Oczywiście Horseman robi problemy, reszta nie robi. Lubię to. Dom wczasowy. Długowłosy chłopak owinięty ręcznikiem poślizgnął się i wpadł na nagiego, wytytułowanego mięśniaka. Zerwałem facet wrzasnął, co robisz? Pedale i zdarł z chłopaka ręcznik. Aha. Ciekawe podejście. Dobra, wyślijmy całą tę ekipę. Poza oczywiście Horsemanem, bo będzie robił problemy. Age'a nie potrzebujemy. Kurde, Stakmana naprawdę bym tam wysłał, ale przez to, że on jest pijany, to wolę go tam nie wysyłać. Bo to się jeszcze źle skończy. Jezioro. Panie nasz, dotychczasowy mistrz został zdetronizowany. Jasne, kosztowało mnie to trochę wysiłku, co więcej, nigdy wcześniej nie biegałem bosu po takiej szklance. Kulcz to nie tracił uwagi na zakrętach. Harvey bardzo się ucieszył, zrzucił kurtkę, zaczął tańczyć na lodzie. A potem mnie ucałował i kazał znieść ze sobą toast armaniakiem. Okej, okay, czyli gość jest pijany, ale nie jest ten. Miał jeszcze problem z alkoholem, czyli jego na razie nie wysyłamy nigdzie. Teraz ludzie będą wracali.
kolejno będą dostawali punkciki. Ale przez to... O, proszę, kolejne zagrożenie terrorystyczne tym razem. Kolejna akcja. Mam tylko nadzieję, że tym razem to nie będzie akcja fałszywa. Jak było w poprzednim odcinku, że niby była akcja, ale w sumie to musieliśmy się bronić po prostu przed ludźmi. Zobaczymy. To niech w miarę coś spokojniarze powracają. Dobra, Fletcher się ogarnia. Dobra, jeszcze. Kogo mam? Mam Age'a, Marshala, Losbeczkę, Fraziera, Horsemoona. Dobra, jeszcze bym poczekał. Bo mam czas do pierwszej ogólnie, żeby to zatwierdzić. Okej, nagi pokryty tatuażami mięśniak przypiera się do ściany szczupłego, długowłosego mężczyzna, mokry po drodze leży ręcznik. Odciągnij mięśniaka od ofiary, powstrzymaj mięśniaka za pomocą pałki. Let's go. 541 complete. No i pięknie. Okej, mydło na miejscu. Ma punkcik, to miał punkcik w strzelanie. Dobra, do ostatniej chwili czekam. Dobra, jeszcze raz. Złap za kark, słuchaj. Złap za kark. Sullivan. 517, complete. Dobra. Sullivan ma punkcik, który ma punkcik inteligencję. Ferretti ma siłę. Dobra. Age, Aronowicz, Borodka nie idzie, bo jest wyzmęczony. Marshall, Muzyka, Losbeczka i Frazier. I jeszcze Duvala wyślemy. Niech jadą. Oczko. O, super, może uda się zbić akcję u niego. No, niestety przez to, co się z tego wało, to się raczej już nie uda ogarnąć akcji. Ale zobaczmy, dobra. Jedna sąsiadka. Jakby tam ułożyć. Tutaj ucieka przed ostrzałem. Celuje. Dobra, ucieka przed ostrzałem. Celuje. Ślizga się. Zarąbuje. Gotuje. Nie, czyli zamiast tego będzie to. Też nie. Chyba, że nie to, bo to jest co? Tutaj w pobliżu kurnika. A, dobra, czekaj. Tu? Tak. Okej, okay. Samotna matka, która nie miała czym wykarmić swojej pociek, postanowiła ukraść coś, co mogłaby zjeść. I sąsiad. Tutaj wiadomo. To i to. Tu jest co? Napuszcza czarnego koguta na białego. Okej, czy tutaj brakuje dwóch klatek. No ale zobaczmy w sumie. Bo może to będzie ta sąsiadka. Córka rolnika. Wszyscy mówią na mnie chłopczyca. Moim zdaniem to głupie słowo. Zabawy lalkami, splatanie warkoczy, dzwonię mi nudzą. Wolę udawać żołnierza. Dawno temu postanowiłem sobie, że zostałem snajperem. Tata nauczył mnie nawet strzelać do swojego ze swojej broni. Niestety ta jego strzelba jest do kidu. Nie ma celownika, dlatego ani razu nie trafiłam w cel. Gdy dorosnę w pierwszej kolejności, kupię sobie porządny karabin, by nigdy więcej nie pudłować. Aha, super, czyli całe zeznanie jest gównowarte. Żona rolnika. Obudziliśmy się, bo kury okropnie hałasowały. Bill orzekł, że do kurnika wdarł się list, dlatego natychmiast zerwał się, chwycił wiszącą na ścianie strzelbę i wybiegł w samych gaciach. Pomysł, by trzymać w sypialni naładowaną broń, nie podobał mi się od samego początku, ale według Billa nie będzie kiedy szukać do niej nabojów, kiedy wreszcie okaże się potrzebna. No, powiedzmy, że obie strony mają trochę racji. Mimo to, szczerze mówiąc, pewnego razu o mają włos sama jej nie użyłam. Jakiś czas temu do naszych drzwi zapukała żebraczka. Opowiadała o swoich przemierających głodem dzieciach i błagała o jedzenie. Zrobiło mi się jej szkoda, to też dodała mi jajka. Od tamtej pory przychodziła dzień w dzień, wychwalała jajka pod niebiosa i prosiła choćby o jedno albo dwa. Czy nasz dom przypomina oddział Armii Zbawienia? Musiałam jej wyjaśnić, że kury przestały się nieść, ponieważ skończył się sezon. A poza tym przez cały rok bywa w tym... przez cały rok bywa z tym u nich krucho. Niestety chyba mi nie uwierzyła, to ona ukradła nam kurę bez dwóch zdań. Okej, czyli to nie jest żaden dowód, to jest tylko przypuszczenie żony. Weź do kurnika. Drzwi są otwarte i nie zamontowano nich zamka. Jedynie skobel, który nie pozwala ptacom wydostać się na zewnątrz. Płot otaczający gospodarstwo. Na gwoździu wystającym z płotu znajdziemy kawałek czarnego materiału i zbitkę pierza. Wygląda to, że złodziej zahaczył o wystający gwóźdź, wchodząc na teren gospodarstwa, by z niego uciekając. I rolnik. Złodziej capnął nie pierwszą lepszą kurę, a moją ulubienicę, iskierkę. Była rzadkiej rasy. Ayam Khemani i, jak i trudno się domyślić, kosztowała fortunę. Uważałem ją za swój najwspanialszy okaz. Nie widziałem dokładnie, kto ją zwędził. Jestem jednak pewien, że to sprawka mojego sąsiada. Zawsze zazdrościł mi inwentarza. Mnóstwo razy pałem go na tym, jak kręcił się po moim podwórku. Gdy zobaczył iskierkę, opadł mu szczęka. Nie mam pojęcia, jak mogłem się minąć się z tym draniem. Ledwie zdołał zwiać. Okej, okay, czyli w sumie nie ma konkretnie powiedziane, kto jest kto. No, wiecie, zawsze możemy oskarżyć babkę, bo to, że zostanie złapana, to jedno, ale...
Jeśli jest niewinna, to po prostu... Przecież w sumie właśnie, czy jak będzie niewinna... Znaczy, na pewno będę mógł ją skazać, bo jest osobne trofeum za to, żeby skazać niewinną osobę. Ale w sumie, dobra. Oskarżmy ją, tak. Jeśli okaże się niewinna, to ją wsadzimy, odhaczę sobie trofeum i po prostu wczytam dzień do tego samego dnia. I będzie, i wtedy przypniemy sąsiada, jeśli będzie faktycznie to on. Teraz tutaj, tutaj jest co? Właśnie, zauważam mężczyznę. I Warlam Filipow. Członek gangu szpiniakowych berserków pobił Ilejego Oliversona w ramach inicjatywy drugiego stopnia w związku z przyjęciem do bandy. Proszę, człowiek z gangu. Ciekawe. Dobra, teraz tego oczywiście nie zrobimy, bo już jest grubo po czasie. Ale, kurde, czeka nas jeszcze jedna akcja tutaj chyba. Dokładnie, zagrożenie terrorystyczne. Czego ty chcesz? Mleko czekoladowe? Nigdy tego nie miałem. Ta chce odbiornik telewizyjny, a ten chce piwo. Aha, dobra, czego ty nie możesz, co ty nie możesz powiedzieć? Jak powstrzymać? Dobra. Nawet nie próbujcie dostać się do środka głównym wejściem. Poganie najpierw się na was rzucą, a potem rozedrą was na strzępy. Za barykadą po lewej stronie zaś mają zaś strzelca. Jeśli wybierzecie drogę przez cmentarz, wejdźcie do kościoła przez wbite okno z witrażem i ocalcie naszego biednego pastora. Błagam, zróbcie coś, nim ci fanatycy profanują naszą świątynię i cofną szarpę do czasów swoich bezbożnych pogłoszotków. Okej, okay, czyli bomba jest tutaj, przy tym, przy ołtarzu. Nie wchodzić głównym wejściem, bo to jest samobójstwo, a po prawej są pułapki. Czyli od cmentarza mamy spoko wejście. Dobra. Rozumiem. Mój cel to jest powstrzymać... W sensie rozbroić bombę, tak? Dobra, może tak. Najpierw dam im po jednym z byle czego, żeby zobaczyć tylko jaki mam cel. Dobra, tak, kontynuuj. Jaki jest cel? Rozbrój bombę albo bezwładnij wszystkie przed upływem czasu. Okej, okay, czyli de facto mógłbym to naprawdę jedną osobę tu wysłać, byłoby spoko, ale nie, będziemy na bieżąco. Jednego będziemy pchali powolutku do bomby, a reszta będzie w miarę osłaniała całą resztę. Czyli tak. Tu potrzebujemy tak. Włamywać raczej się nie przyda. Gdzie jest knockout? Knockout, knockout. Knockout się przyda na pewno. Wartownik też. Czy mierzony strzał się przyda? Nawet, że tak. Myśliwy też. Chociaż w sumie zamiast wartownika weźmy cierpliwość u Age'a. Tutaj atleta. Czy atleta się przyda w sumie? Nawet, że tak. Myśliwy też, cierpliwość i oczywiście knockout. To jest akcja w miarę pod podejście cichcem, więc możemy tak to wziąć tutaj. Seria nie, ale on nie ma jakichś mega przydatnych talentów, więc zajmę mu tak. Knockout, cierpliwość, też myśliwego, gdyby to on był pierwszy. Przy typiarzu. Nie ma negocjacji, więc nic ciekawego nie podziwiam. Ale mogę dać mu czujność, żeby sprawdzić sobie u niego chociaż raz na całą akcję rzecz tutaj. Kapitulacja. Istnieje szansa na to, że przestępca dłoni złoży broń i do końca będzie posłuszny. Nie, to... Jeszcze ani razu tego jeszcze nie testowałem, ale nawet nie jestem jak to faktycznie będzie działało, więc wolę zostawić. Przesłuchanie. Dobra, jest tutaj co? Policja może skontaktować się z przestępcą i opuścić wybuch o kilka ruchów. Też raz na misję. I całą turę musi na to poświęcić. Czyli rozumiem całą turę swoją, czyli dwie akcje. Kurde, to jest dobre. To bym mu dał na przykład, może zamiast tego przesłuchania bym mu to dał. Ten nie ma nic negocjacji, aż skończyk się nie przyda. Weźmy to, Atlasa, myśliwego i włamywacza. W sumie, nie, bo jest wybite okno z jednej strony, więc raczej nie będzie potrzebny nikt z włamywaczem, ale dobra, nie, chociaż jedna osoba to ma tak w razie W. Cierpliwość, myśliwy, włamywacz, dobra, dwie osoby to miały i knockout. Dobra, czy ktoś ma przesłuchanie sadzone? Nikt. Dobra, to może Age'owi zamiast mierzonego strzału dajmy przesłuchanie, żeby sobie za darmo, powiedzmy, sprawdzić położenie typiarzy. Okej, okay. Ile mam czasu do wybuchu? Mam 10 tur. Okej. Okay. 10 tur. Okej, okay, tu teraz ziomek. To się trochę głupio ustawiłem. Dobra, tu niech przejdzie.
Niech się tu schowa. Tak, bo najlepiej, żeby wszyscy powoli szli właśnie tak w tamtą stronę. Dobra, ty idź tutaj. Ty... Najlepiej, żeby na widoku nie stał, nie? Ty przejdź tutaj. A ty się schowaj tu. Ej, trochę jest w górnym miejscu ustawiony, ale mam nadzieję, że ten typ go nie zauważy. Drugi. Okej. Dobra, zauważył, ale nie zareagował. Tyle dobrego. Dobra, to tak, to age. Dobra, nie, najpierw tutaj. Dobra, jedna tura podchodzi. Jezus Maria, naprawdę? Nie ma pałki? Boże, kolejny błąd. Mój podstawowy, nie patrzyłem kto co ma. Dobra, to ty age, weź się tutaj przestaw. Jakie lepsze miejsce. Dobra, kto ma pałkę? Age? Age nie ma. Aronowicz już wiem, że nie ma. Marshall? Marshall ma pałkę. Muzyka ma pałkę. Losbeczka i Frazier też pałki mają. Dobra. Czyli tylko Age i Aronowicz nie mają pałek. Dobra, muszę to. Będę to musiał zacząć korygować i znak ogarnąć ludzi, żeby zawsze chociaż jeden miał tę pałkę. Znaczy, wróć jeden, żeby zawsze mieli pałki przy sobie. Bo nigdy nie wiadomo, kogo trzeba wysłać na akcję. A akurat pałka to jest dla mnie taki mus, jeśli chodzi o wysłanie kogoś na akcję. I to jakąkolwiek. Dobra, ten niech się tu przesunie. Mamy kolejnego na widoku. Dobra, ten daleko nie pójdzie, no to niech za drzewem się schowa. Jeszcze tu jeden, to niech stanie tutaj. Dobra. I są wszyscy w miarę kryci. Czyli super, dałem Aronowiczowi knockout, a on nie ma w ogóle pałki, czyli zmarnowałem, powiedzmy, talent. Okej, ten jeszcze nie ogarnięty. Tyle dobrego. Zobaczmy. Age. Niech... W sumie właśnie, czy ja chcę podejść? No i że ten tutaj się nie zorientuje. Podejdźmy. Dobra, Age. Wiadomo, pałki nie ma. Ma gaz. Gazu trochę mamy. Ale poczekajmy. Niech podejdzie tak. Niech podejdzie Marshall. I typa zdzieli pałą. Dzięki temu Age tego typa bardzo ładnie zaaresztuje. Okej, a Marshall mógłby... Co jest? A on tak, przecież walnięcie pałą to jest zużycie akcji. O czym ty myślisz, gościu? Dobra, Aronowicz. Aronowicz ma jeszcze taser. Nie? To powinien być tak... No, ładnie. O, dwóch widzimy. Super. Wow, że on go teraz nie widzi, nie? To jestem w szoku. Ale my go widzimy i na tyle mamy strzał z tasera, żeby go na ładne 4 tury unieszkodliwić. Dobrze, tutaj możemy od razu muzyką przejść, żeby się typa pozbyć. Na kolejną turę. Ten niech podejdzie za to drzewo. I zostaje... Jezus! O Boże, ale bym teraz to zepsuł! Jezu, ale bym to teraz zepsuł! Boże, zapomniałem tego typa skuć! Dobrze, teraz się zorientowałem, nie? Było bardzo blisko do spieprzenia całej akcji. Ten idzie tu. Okej, ten się zainteresował, bo widzi ziomkę nieogarniętego. Słowy nieogarniętego. No, tylko teraz tak. Czy muzyka mam, że granat? Ma granat i ma taser. Dobra. Zobaczmy, czy to by się kurde udało. Paczuszka. Lubię to. Okej. Jest. Pięknie. To bardzo ładny strzał z tasera. Dla tego ziomeczka. Dobra. Age się nie schowaj tutaj. Muzyka jest tylko teraz troszkę na widoku, więc to jest mi trochę nie na rękę. Bo osobiście wolałbym, żeby się tutaj gdzieś schował, no ale nie mogłem go tu ustawić, bo na 90% tego typa wtedy nie trafił.
trudno. Dobra, Marszał tu przejdzie. Jeszcze, to nie jest taki moment, że chciałbym używać cierpliwości, nie? Dobry wieczór. Dobra, tutaj typa nie ustawię, to ten niech będzie... A, on nie ma cierpliwości, dobra, to ten niech się schowa w takim razie w tym miejscu. I to jest chyba koniec, nie? A nie, jeszcze ten został. Ale ten ma chyba cierpliwość. Tak jest, to niech będzie cierpliwy. Dobra, ten się na bank zainteresuje kolegą, jak nic. A jednak nie, okej. No mi to jak najbardziej na rękę. Thank you very much. Dobra, muzyka. Podchodzi. No i... Pał w ryj. Okej, H. H, ty bądź cierpliwy na kolejną rundę. Marszał... Nie, Aronowicz. Aronowicz, ty też bądź cierpliwy. Marszał, ty też bądź cierpliwy. Mógłby też być czujny w sumie. Dobra, los beczka nic nie robi, to niech los beczka przejdzie. Znaczy nic nie robi, nic nie może zrobić de facto. Bo aż tak nic nie potrafi. Dobra, teraz jakbym chciał, to mógłbym użyć cierpliwości, ale dopóki nie wydam punktów, więc... Na razie bym kazał mu przejść tutaj i jego bym przesunął właśnie bardziej. Bardziej tak bliżej. Dobra, ten przez 3 tury jest nieogarnięty, ten tyle samo. Okej, okay. No i on jeszcze może... Na przykład tu być bliżej, no to niech będzie bliżej. No i okej, mamy koniec tury. Czyli tak, w kolejnej turze tych dwóch trzeba zaaresztować. I zobaczmy, jak to wygląda teraz, jeśli chodzi o to. Mam 5 tur jeszcze... Sorry, 5 tur, żeby rozbroić. Dobra, muzyka, weź tego zaaresztuj. Okej. I przy paczuszce się ustaw. Bo wiadomo, nie muszę wszystkich aresztować. Mogę, ale nie muszę. Wystarczy, że... się tego... Wystarczy, że po prostu tych typiarzy wszystkich... Mogę aresztować typiarzy, albo mogę bombę rozbroić. Wiadomo, to pierwsze jest najlepsze, ale czy jest najefektywniejsze? No właśnie. Dobra, Frazier, czy ty masz czujność? Czy tylko cierpliwość? Tylko cierpliwość. Dobra, dwie tury. No to... Przestaw się tutaj. I tutaj. Widzisz kogoś w środku? No, trochę typiarzy tu jest. 4, będąc dokładnym. Dobra, Marszał chyba był, miał czujność z tego co ko... Brawo ja. Dobra, to ty weź się ustaw tutaj. I czujność miał. Tak. 595. Zobaczmy, ilu jest typia? Jeszcze 2, 3 po tamtej stronie. Okej. Okay. Tyle dobrego. Czyli zostało mi łącznie... Dobra, użyję sepada jako iż mogę. To sobie tam przejadę. 2, 4, 6... 7 typa łącznie zostało, albo rozbrojenie bomby. Możemy ewentualnie też jedną bombę... Znaczy jedną bombę, jedną eksplozję możemy opóźnić. Znaczy Boże, jedną, po prostu możemy opóźnić eksplozję. Kimś, kto ma talent właśnie do negocjacji. Tylko nie pamiętam teraz, komu to dałem. Dobra, może tak. H niech się przesunie w to miejsce, tak po prostu, żebym widział, co mogę dalej z nim robić. A na drugą nóżkę niech się ustawi tutaj. To jest Aronowicz, no to podobnie. To jest ciekawe, w ogóle jak my widzimy wnętrze przez witraż, to jest trochę intrygujące. Dobra, ci tak leciutko przesuwają. Najlepiej to by było, się fajnie ustawili w takim jednym miejscu i rzucić ich granatem. Albo na 2 granaty ich zrobić, tylko oni są tak w tak durnych miejscach postawieni, że to aktualnie trochę graniczy z cudem. Kurde, tu bym Age'a musiał mieć na 3. Dobra, to on niech jest cierpliwy. Aronowicz, on też może być cierpliwy. Frazier, czy ty masz negocjacje? Nie ma. Też niech jest cierpliwy. Marszał. Też nie ma, kurde mać. Dobra, komu ja dałem w ogóle te negocjacje?
To ma przesłuchanie. Muzyka ma negocjacje, okej. Okay. Dobra, no to w takim razie... Opóźnij wybuch o kilka ruchów, raz na misję. Dobra, mamy 4. O, super! 5 rund dał mi jeszcze dodatkowo. Lubię to. Dobra, to teraz podnieś paczkę. I z nią sobie tutaj stój. Los beczka mi jeszcze został. Na upartego mógłby tu wkroczyć. Tylko no niestety prawie na pewno zostanie przez tego zauważony, więc... Przesunę go w to miejsce. Okej. Okay. Ci tak w miarę kole siebie stoją. O ci, jak się fajnie ustawili, kurde. Bardzo ładnie się ustawili. Dobra, tu niech ta cierpliwość schodzi, bardzo super. Okej, 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 okej. Masz granat, dobrze. I możesz objąć zasięgiem, okej. Okay. Kto jeszcze ma granat? Frazier, ty miałeś chyba granat. Dokładnie. Dobrze, to najpierw tak. Najpierw wkracza... No nie, nie Frazier, Age. Dobra, Age może wejść tu jednego ogłuszyć. Kto może mu wturować? Frazier, nie bardzo. Aronowicz też miał chyba granat, nie? Tak jest, dobra. To w takim razie... Age, wejdź tu. Dobra, jeszcze nie ma końca tury, więc jest spokojnie. Dobra. I tego nie zdzieli pałą, ale może go obryzgać gazem pieprzowym. Okej. Okay. Frazier może wejść... Co ma Frazier jeszcze przy sobie? Oprócz granatu. Frazier, tutaj. Ma pałkę i gaz. Okej, okay. Gazu nie użyje ani paralizatora, ale ona spokojnie może użyć... Że wróć, nie użyje... Czy to nie, gazu chyba mógłby użyć, tak mi się wydaje. No właśnie, no to spokojnie. Nie użyję paralizatora ani pałki, ale może go obalić gazem. Świetnie. Aronowicz w takim razie. Wkraczaj tu. Na upartego nawet nie muszę wykorzystywać teraz tego. Tak, Aronowicz pałki nie ma. Ale los beczka. Czy ty masz pałkę? To jest dobre pytanie. Los beczka, masz pałkę? Ma pałkę. To los beczka mógłby podejść tutaj i tego typa zdjąć. Ale... Dobra, Marshall też ma pałkę, nie? Ma pałkę. Dobra, to Marshall niech wkracza w to miejsce. Trzeba się tych typów bardzo ładnie po... Okej, dobra, to myślałem, że jakiś tam z dalsza, ale nie. Tu pyk, zdzielamy pałą. I teraz tak, tutaj pan kolega niech podejdzie. I tego typa... Aronowicz, nie denerwuj mnie. Los beczka. No, nie! Ten, los beczka. Aha, o Jezus, jedno pole za daleko poszedłem. Dobra, coś jeszcze? Ukój, strzel. Ajajaj. Kurde, miał stanąć tu i go walnąć pałą. Kurde. Dobra, trudno. W takim... No chyba se żarty robisz. Super, jesteśmy za blisko. Strzelać nie chcę. Dobra, to ukuj go wielkim nożem w takim razie. Pewnie zginie. Dokładnie. Szkoda, liczyłem na to, że uda mi się ich wyprowadzić w miarę bezpiecznie. Ale okej, okay, najwyżej jeden będzie martwy. Dobra, ten sobie może tutaj stanąć, tak po prostu. Potem będę tylko cierpliwość triggerował. Bo nie będę go teraz wysłał z paczką do tego, nie? Z powrotem do radiowozu, bo to jest trochę bez sensu. Tam pamiętam dalej o tych. Oczywiście nie muszę kompletnie tam tych typów w ogóle ruszać. Mogę już tylko iść tutaj do bomby, ją rozbroić i zakończyć całą akcję. Ale z chęcią bym sobie poczekał. Dobra, teraz ty podejdź bliżej. Tego typiarza bardzo ładnie zaaresztuj. I teraz tutaj, Marshall, tego zaaresztuj. Świetnie. I tutaj na widok. Okej, okay. Age mógłby się przesunąć, ale może też gościa przesłuchać.
Okej, tu się gościu przesuwa coraz bliżej wejścia. To trochę kiepawo. To Aronowicz niech się tam przesunie w takim razie. Dobra, no i muzyka niech jest cierpliwy. Tutaj mam jeszcze losbeczkę na dwa ruchy. Niech przejdzie tutaj. A, tutaj też jest wejście. Tylko właśnie, tutaj pamiętacie, tutaj była gdzieś pułapka. Kto może pułapki rozbrajać? Age, Aronowicz, Marshall. Okej, wszystkim dałem pułapki. Tego dobrego. Dobra, Aronowicz. Bądź cierpliwy. Poczekaj. Nie śpieszy się nam. Dobra, Frazier, ty przejdź tu. Miejmy widok. Jest paczuszka, proszę. Tak jak się spodziewałem. Dobra, Age, ty się może weź tutaj za drzwiami zaraz schowaj. Będziemy mieli ewentualny widok. No, niestety nie ma, ale podkreślałem, że będzie to ewentualnie. Tak, ewentualny widok. Dobra. Aumry. No i tutaj może rozbeczka muzyka, niech ponownie jest cierpliwy. I mamy tutaj jeszcze tego ziomeczka, to on niech się pod oknem ustawi. Okej, tu jest pułapka, a typiarza nie widać, czyli jest pewnie gdzieś tutaj. O, a propos, o wilku mowa, jak to mówię. Dobrze. Dobra, YOLO, Age, wychodzisz? Mamy typa. Dobra, i zobaczmy. No i pięknie, strzał z tazera. Pyk. Dobra. No i cyk, Aronowicz leci. Ej, skąd się na tym, że w ogóle nie rozbroi bomby, tego wszystkich aresztuje? Co w sumie, jakbym rozbroił bombę, skończyłby się chyba na tym samym, tylko nie miałbym te paczuszek. A ja bardzo chętnie te paczuszki sobie wszystkie zgarnę. Dobra, tutaj tego zakuj. I już się na tą paczkę przygotuj. Dobra, muzyka niech jest cierpliwy. Boże, boli mnie, że nie ma czterech akcji, jak się użyje na trzech do cierpliwości. To troszkę boli. Och, tam jeszcze, kurde! Jaki on ma wzrok, skubaniec, aż tu pułapkę dostrzegł. Ładnie. Dobra. No, zobaczmy, tak, no, niech się ustawi. No, on już by mógł to rozbroić, ale poczekamy. Kończymy turę. W takim bądź razie. Bo to jest ostatni typ do zaaresztowania. Więc tak, nie. Tam był Marshall, więc Marshall bardzo ładnie podnieś paczuszkę. Dobra. I teraz tak, mam albo obezwładnić, albo rozbroić. Czy uda się po prostu... Czy teraz jak go zaaresztuję, to będzie koniec, czy jednak jeszcze będę musiał rozbroić? Nie, jest koniec. Dobra, czyli... Jak się zabezpieczy teren, to od razu rozbrojenie jest automatyczne. No, jeden gość jest martwy. Tego jednego martwego naprawdę troszkę mi szkoda, bo bardzo mało brakowało. W sensie, nie chciałem używać od razu tam granatu, bo się bałem, że się tamci na górze zorientują. Wiecie, po prostu usłyszą wybuch i przylecą z pomocą, albo się włączy alarm. Więc wolałem coś po kolei, no ale niestety... W sensie, to dałoby się zrobić tak jak właśnie bym chciał, tylko zrąbałem tym, że typa dałem o tą jedną akcję, czy jedną akcję, jedną pole za daleko, przez to zaliczyło jako dwa ruchy, a nie jako jeden. Ale dobra, biżuteria i armaniak. Sorry. Negocjacje w takim razie, punkcik. Marshall, niech ma punkcik w strzelanie, przyda się. Muzyka też niech ma wstrzelanie. Losbeczka ma full strzelania, to niech ma punkcik w szybkość. Frazier niech ma punkt strzelanie. No i to tyle. Z tych, co dostali level. Teraz nie spieniężymy i patrzcie, kurde, kolejny odcinek, który miałby się zadziać więcej, ale się nie zadzieje. Przez to właśnie, że... Kurde, jest to ten... że była ta akcja. Kolejny odcinek, który jest odcinkiem pojedynczym.
Ale jeszcze mam oczko na koniec dnia. 17, dobra, styknie. Okej, okay, remis. Czemu as daje tego? Dobra, okej, okay, nie, dobra, nie, nieważne, nieważne. To nie jest poker. 14, dobra, jeszcze jedna. Pyk, idealnie 21, pięknie. To już mamy 1-0 dla nas. Ciekawe, czy by się wygrał z Rosenkratzem 3-0 każdą... Kurde, akurat Jupek, naprawdę. Jakby się każdą wygrało, każde oczko z Rosenkratzem, gdyby się wygrało, dobra, styknie. To czy w tym momencie na przykład mógłby w ogóle za... Ej, no żartujesz sobie! Naprawdę! Akurat równo 21 mu dobrało. Dobra, kontynuując temat, dobra, styknie znowu. To czy miałby... Można by dopaść do czegoś takiego, że Rosenkratz by... Czy po prostu wtyka, że wtyka by za darmo do nas pracowała? Czy po prostu za małe pieniądze, na przykład za jakieś, nie wiem, $100 czy $250, 19 też styknie. No, bez żartów, naprawdę. Co, się będziemy prześcigać? Boże, i znowu sytuacja, gdzie nie warto ryzykować. Dobra, tym razem ja wygrywam. Jest 3-3. 15. Jeszcze jedna. No, are you fucking kidding me? Boże, super, teraz jedna akcja nie taka jest po mnie. 7. 18, styknie. Ja nie patrzę i teraz, kurde. I teraz as dał kurde, da mi 10. No to o co kaman? To ciemny as daje 10, a jasny as daje... Ten? Nie no, ten dał 11 teraz. No, ja nie ogarniam punktowania w tej grze. Dobra, jest remis póki co. I teraz gra o wszystko. Mam 13. No kaman! Dlaczego? No już nie mogła ta dziewiątka być! Wal się grą, naprawdę! Jesus mać! Ile? No tak, tak, zupa i kasa. Ale kurde, on chyba za każdym razem się będzie na koniec tygodnia o to upomina. Żebym właśnie miał ewentualnie okazję sobie to obniżyć. 175 zawleczek. Dużo. Okej, okay, tutaj dwóch nawet spoko ziomków. Gaz i pałkę możemy wziąć. Aż se popatrzę na latające zawleczki. No i co, jedna myślałem, że poleci, no ale niestety nie. Dobra, dalej. Kogo na jutro? Age'a, Hodgesa, Rosenkratza, Aronowicza, Alajewa, Rockmana, Marshala. Poproszę, ten nie przyjdzie, ten niech odpocznie. Borodka. Borodka niech popocznie, muzyka niech przyjdzie, Fletcher, Woolbach i Birch. Losbaczkę wyślemy ewentualnie na łaźnie. Tutaj to sześciutko, pyk, fryzjera też wyślemy, żeby sobie odpoczął na łaźnie albo gdzieś. Brady niech odpocznie, bo to jest już ryzyko w ogóle brać go do roboty w takim stanie. A co dopiero wysłać go na łaźnie. Belmont, no Belmonta też wyślemy na jakąś łaźnię. Albo na tę popijawkę. Przy przeręblu. Zobaczymy. Dobra, taka ekipa. Poproszę. Dobra, kolejnym dniem zajmiemy się w kolejnym odcinku. Ja póki co kończę i do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!